такое. Якщо чоловік навіть, то так мучає, що це повід робити. Але починаєш. Przy jakimkolwiek wyczynem sportowym, to jak się człowiek naje, to już mu nic nie wyjdzie. Wszystkie wyczyny muszą być na głodniaka. Kawałek błękitnego nieba. Te paczkomaty, wspaniała sprawa. Wszyscy się boją, że to nie wiadomo kto do nich co wkłada, a to przecież musi wszystko iść przez jakąś centralę pocztową, która kontroluje, czy te przesyłki są, bo odprawa graniczna, czy te przesyłki nie są szkodliwe, zepsute, czy nie ma w nich broni oraz środków wybuchowych. Wszystko musi iść przez superkontrolę, żeby trafić do takiego paczkomatu. W związku z tym, jak się wyciąga z paczkomatu, to na pewno nie bombę. Ani nie jakieś trucizny. Więc paczkomaty, wspaniała sprawa. Mniej obsługi, więcej samodzielności. Cudownie. Oczywiście bez przesady. Mówię do siebie i nagrywam. A teraz będę nagrywał ciebie. Na ulicu idziesz, stój! No! No i co tak tarabani? No mówię, no hamulcu jedziesz, no. A to hamulec. Sam się włączył. Bomba. To jest bomba. Ale to nie jest bomba, taka bomba, tylko bomba, bomba. Także proszę mnie przypadkiem się podsłuchiwać. Usłyszycie bomba i ściągniecie policję. Zdjęło. A nie, nic, dobrze. Chciałem sprawdzić, czy mam czwórkę. List, czwórka. Dobra, nie możemy pracować, tak? Bo tu jakby rodzaje opakowań są różne i... O, jak fajnie wieje. Fajnie jak wieje, jak nie wieje, to jest... Żeby to nie gadała. Dobry. Dobry.
To co, mówi, że tu do cukier nie działa? No ma tam same bułki chyba. Chcesz tam coś kupić? Myślałem o tym, ale... Co? Może coś zobaczysz. Ja nie zobaczę. Chcesz tam, czy nie? Ja tylko loda chcę. Loda, no to właśnie tu loda. To loda to idę, trzymaj, tu idę, kupię 3 lody takie. A już nie ma w domu? Co? W domu już nie ma. Nie ma, tu. Czy uda się kamerę włączyć, czy nie? Spróbujemy.